Szanowni Państwo, zwracam uwagę na jedną rzecz. Oczywiście to jest smutna sprawa, dla której się spotykamy. Kwestia niesamowitej masakry drzew przy szpitalu na PCK. Reprezentujemy tutaj organizacje pozarządowe, jak widać, w przewadze kobiet tym razem, także jak najbardziej. Ja nazywam się Hubert Pietrzak, reprezentuję Częstochowski Alarm Smogowy i też Polski Alarm Smogowy. Ze mną jest Gosia, proszę, przedstaw się. Małgorzata Terer-Rozmus, Fundacja REFI. Hubert Wąsek z SARP-u. Jako łączność, tak. Z Alarmu Smogowego i tak. SARP-u, ale przede wszystkim koleżanka prezes, tak, SARP-u Częstochowa. I z Fundacji REFING jeszcze Ewa Jedziak. Także drodzy Państwo, ja na początek oddam głos tutaj Małgosi, która przedstawi pokrótce świeże informacje o tej sprawie, bo oczywiście jako organizacje pozarządowe zabieramy głos w tej sprawie i monitorujemy. Bardzo proszę. Informacje w tej sprawie ustalamy na bieżąco. Jest cały czas dużo nieścisłości w związku z tym. Przede wszystkim udało nam się ustalić dzięki pracy Huberta Wąska, że na terenie za mną ma powstać centrum handlowe. Ma powstać pawilon handlowy o powierzchni ponad 2000 metrów, podczas gdy zgoda na budowę tego pawilonu została wydana na działce o powierzchni 75 metrów, która znajduje się przy chodniku w tamtą stronę i która według informacji dostępnych na geoportalu jest własnością gminy miasta Częstochowy. Nie udało nam się ustalić w Wydziale Architektury, czy być może we wniosku o wydanie zgody na budowę tego pawilonu handlowego figurują też inne działki. Być może nie zostały one wpisane. Niestety Wydział Architektury Urzędu Miasta Częstochowy nie przekazał nam do tej pory takiej informacji. W związku z tym nie wiemy dokładnie, na jakich terenach ma być prowadzona ta inwestycja. Wiemy jednak, że częstochowianie nie potrzebują kolejnego centrum handlowego. Częstochowa potrzebuje nowych miejsc pracy dla osób z wyższym wykształceniem. Potrzebuje miejsc pracy z wysokimi zarobkami. W promieniu 1 kilometra od tego miejsca znajdują się jeden Lidl, 4 Biedronki, centrum handlowe M1 i przede wszystkim centrum handlowe Promenada, na którym to lokalni przedsiębiorcy wystawiają na sprzedaż swoje produkty. Umiejscowienie kolejnego centrum handlowego w tym miejscu stoi w sprzeczności z dbaniem o interesy mieszkańców, przedsiębiorców. Do tego wycinka, która ma miejsce od kilku dni, odbywa się w okresie lęgowym. Udało nam się ustalić, że nie ma zgody na odstępstwo od zakazu wycinki w okresie lęgowym. Tutaj Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska została poinformowana przez Urząd Miasta Częstochowy kilka dni temu, że wycince podlegają jedynie samosiejki, a że drzewa, na których znajdują się lub mogą znajdować się gniazda, nie są wycinane. Niestety kilka dni później te drzewa zostały wycięte. Co ciekawe, zgoda na wycinkę jest z czerwca 2021 roku, a dzisiaj niemal 3 lata po tej zgodzie i kilka dni po wyborach samorządowych, po drugiej turze wyborów prezydenckich, mamy sytuację, w której drzewa niezgodnie z prawem są wycinane. Czy takiej lepszej Częstochowy oczekiwaliśmy? Na to pytanie muszą odpowiedzieć sobie Państwo sami. Drodzy Państwo, ja oddam głos tutaj Hubertowi Wąskowi z SARP oddział Częstochowa. Jest to architekt, w związku z tym prosimy o tutaj okiem spojrzenie architekta na to, co się dzieje w mieście ogólnie w kwestii właśnie wycinek drzew poprzez pryzmat tego, co tutaj nam zafundowano. Jasne, faktycznie takiego szerszego spojrzenia nam potrzeba. Tu dwa zdania wyjaśnienia do tego, co Małgosia powiedziała, że to jest na jedną tylko działkę i to, co się tam udało ustalić, że na pewne rzeczy czekamy. Faktycznie jako organizacje społeczne działające w Częstochowie
to chcielibyśmy, jak mamy teraz możliwość, zaapelować, żeby te informacje były dostępne, żeby geoportal, na którym są podstawowe informacje, był aktualizowany, żeby można było jasne, rzetelne informacje otrzymać. Troszkę nie, może nie do miasta, ale do Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, gdzie na wyszukiwarce można znaleźć też informacje o pozwoleniu na budowę, kiedy zostało wydane i szczegóły. Nie są kompletne te informacje. W związku z tym powstaje zamieszanie. Jakiś czas temu miasto zamieściło wyjaśnienia. Rozumiem, że ma potrzebę wyjaśniania, bo się dzieje dużo i to są lata, gdzie tu się działo, bo to jest 2017 rok, gdzie zostały wydane warunki zabudowy. Ale coś, co nas jako Stowarzyszenie Architektów przede wszystkim interesuje, to strategia rozwoju miasta do roku 2030 i zapis mówiący o tym, że o potrzebie zwiększenia urządzonych terenów zielonych. 2016 rok to jest strategia, 8 lat. I przez te 8 lat mamy mini park na Fosza, plac zabaw i rewitalizację Placu Pamięci Narodowej. Plus takie sytuacje jak tutaj, gdzie teren, gdzie świetnie, idealnie się nadający na mini park, na zieleń urządzoną, został stracony. Moje pytanie jest nie kto jest właścicielem, jak to się zadziało, jak to była wymiana działki i ustalenia tego typu, tylko wydaje nam się, że są ważniejsze pytania, czyli co zrobiło miasto, żeby ten teren mógł być terenem urządzonym zieleni, służącym mieszkańcom dzielnicy miastu. Mało tego, pytanie jest może nawet ważniejsze. Czy rozmawiamy tutaj, mając w tle te wycięte drzewa, a gdzieś indziej, w innym miejscu miasta, tracimy kolejne szanse, tracimy kolejne te tereny. Naprawdę zostało do 2030 roku 6 lat, czyli to jest właściwie cała ta kadencja, która za chwilę się rozpocznie, prezydenta Rady Miasta i musimy pokazać, że w jaki sposób realizujemy tą strategię. Tam jest wiele różnych punktów, ja dzisiaj tylko o tym jednym, czyli o zwiększeniu urządzonych terenów, powierzchni urządzonych terenów zielonych w mieście, gdzie jesteśmy no, praktycznie do tyłu, od zera zaczynamy, a chcielibyśmy, żeby no, to był konkret, nie doniczki, które na przystankach ustawia MPK, tylko teren zielony. Tak jak miasto ma możliwości i od miasta powinniśmy wymagać, żeby takie tereny były, a nie zabawa w co zrobić na Placu Biegańskiego, czy takie doraźne działania, które nie mają nic wspólnego z dbaniem i faktycznie o zieleń w mieście. Ja się pytam, gdzie jest program Często Zielona, który jeszcze kilka lat temu było głośno i nagle ucichło. Tyle właściwie. Szanowni Państwo, jak widzicie, tutaj padło wiele konkretów też, ale słów goryczy. My jako organizacje pozarządowe jesteśmy wstrząśnięci tym, co się dzieje. Ja natomiast tutaj jako reprezentant organizacji, która zajmuje się przede wszystkim powietrzem, wskażę na to, że straciliśmy kolejną część zielonych płuc Częstochowy. To, co dzieje się za mną, to jest wielki skandal. Drodzy Państwo, od 2 dni słychać w mediach tłumaczenia przedstawicieli władz miejskich, jakoby to nie mieli innej możliwości, jak wydać zgodę na wycinkę, zgodę na budowę. Szanowni Państwo, w mojej ocenie miasto, jeżeli by wywiązywało się ze swoich deklaracji, powinno wszystko zrobić, aby uzyskać jak najwięcej terenów zielonych, tak jak mówił Hubert Wąsek czy Małgorzata Terrero-Rozmus o właśnie zrobieniu tutaj parku. Pamiętajmy o tym, że jesteśmy w samym centrum miasta. Obok mnóstwo mieszkańców Częstochowy zamieszkuje. Drodzy Państwo, ci ludzie potrzebują naprawdę świeżego powietrza, to mogą zapewnić drzewa, parki i przestrzeni do wypoczynku. Natomiast otrzymujemy kolejną konkurencję tutaj dla, przecież obok mamy ryneczek, tak? Jest promenada. To kolejny market w mojej ocenie jest tu zupełnym nieporozumieniem, natomiast ktoś uznał, że zdecydowanie to jest dobry sposób na zrobienie jakiegoś interesu. Zwracam też uwagę, drodzy Państwo, pojawiają się informacje o jakichś działkach, które miasto zamieniało i tak dalej. Te informacje są niejasne. Ja uważam, że z biegiem czasu poznamy prawdę, w jaki sposób to wyglądało. I tutaj pragnę podkreślić fakt, że często, gdyby nie te najmniejsze działki, przykładowo, ta działka nie mogłaby nie mieć na przykład dojazdu, tak? Czyli nie mogłaby spełniać funkcji, pod którą de facto została przeznaczona, czyli jakiś pawilon handlowy. Także, drodzy Państwo, miasto w 100% musi wziąć odpowiedzialność za tą rzeź drzew.
po to jest dzisiaj to spotkanie. My jesteśmy wzburzeni, nie odpuścimy tego. Udajemy się do wszelkich, jak Państwo słyszeliście, instytucji państwowych. Absolutnie będziemy walczyć z czymś takim i to jest patologia, to jest deweloperka w najgorszym, patologiczna oczywiście w najgorszym tego słowa wydaniu. Zwróćcie też Państwo jako media uwagę na to, że ewidentnie dokumenty, które się pojawiają, zgody, zamiany i tak dalej, są na przestrzeni iluś lat do tyłu, czyli prosty wniosek. Mieliśmy tu do czynienia z zorganizowaną akcją przeprowadzaną przez długi czas. Efekt jest widoczny za mną. Myślę, że to jest najlepszy komentarz. Ja, jeszcze ktoś chce zabrać z Państwa głos? Ja chciałabym jeszcze zauważyć, że żyjemy obecnie w dobie kryzysu klimatycznego. Temperatura powietrza globalnie podnosi się i mamy do czynienia w wielu miejscach, także w Częstochowie, z efektem powstawania miejskiej wyspy ciepła. Gęsta zabudowa, taka z jaką mamy do czynienia tutaj na tysiącleciu, powoduje, że temperatura w miejscu, gdzie jest dużo asfaltu, dużo betonu, duże zagęszczenie budynków, podnosi się jeszcze szybciej i warunki do życia, komfort życia jest gorszy. Dlatego zadaniem prezydenta miasta Częstochowy powinno być zadbanie o to, żeby efekt miejskiej wyspy ciepła jak najbardziej likwidować. W tym momencie stoimy między wojewódzkim szpitalem a dwupasmową drogą, która łączy północ i tysiąclecie ze Śródmieściem i z dzielnicami południowymi. Mamy tutaj duże natężenie ruchu samochodowego oraz chorych, którzy w szpitalu są poddawani leczeniu. Ta zieleń tutaj miała bardzo duże znaczenie i nie powinna być poświęcona na rzecz czyjegoś zysku, na rzecz jakiejś inwestycji. Ktoś jeszcze z Państwa? Słowo tylko, żeby tam przypomnieć, że konsekwentnie jesteśmy, tak jak obiecywaliśmy, deklarowaliśmy zawsze, jak każde jedno drzewo będzie wycinane w Częstochowie, będziemy się upominać o każde jedno drzewo, a już nie mówiąc o kilkudziesięciu. Ja za chwilę jedziemy na ulicę Kopernika, gdzie wczoraj wycięto przy nowej inwestycji mieszkaniowej też przy ulicy Kopernika drzewo. Przy każdym jednym wycince, przy każdym jednym drzewie będziemy się upominać, będziemy zabierać głos, będziemy przypominać, walczyć o to, żeby tych terenów zielonych było jak najwięcej w mieście. Ktoś jeszcze? Dziękuję Państwu za uwagę, dziękuję też za tak liczne przybycie wszystkim Państwu z mediów i drodzy Państwo, apel do Was wszystkich, nie zostawiajcie tej sprawy, ponieważ smród, który się unosi nad tą wyżynką, tą dewastacją przyrody, która jest z tyłu, jest olbrzymi. Wystarczy naprawdę przejrzeć troszeczkę papierów, być dociekliwym, także apeluję do Państwa o nie pozostawianie tej sprawy, tylko wyjaśnianie jej do końca. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Możemy jeszcze pytania? Tak, proszę. Bo tutaj z boku była ta kwestia legalności wycinki w tym momencie. Jak to wygląda? Obecnie mamy okres lęgowy i w tym okresie nie powinno się wycinać drzew, które znajdują się w otoczeniu bytowania gatunków zagrożonych. Mamy przesłanki ku temu, by twierdzić, zresztą ma je nawet Urząd Miasta, że drzewa, które zostały wycięte, na tych drzewach były gniazda. Nawet jeśli nie byłoby ich na tych drzewach, to jeżeli znajdują się one na drzewach bezpośrednio za tą wycinką, taki teren również powinien być zostawiony w spokoju i ewentualna wycinka mogłaby się odbywać poza okresem lęgowym. Dopuszcza się na wniosek, inwestor mógłby zwrócić się z wnioskiem do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska o to, żeby odstąpić od zakazu wycinki w okresie lęgowym i przyzwolić na taką wycinkę, ale gdyby taka zgoda została wydana, to byłaby to zgoda na wycinkę w obecności ornitologa pod stałym monitoringiem.
Z tego, co udało nam się ustalić, inwestor nie wystąpił z takim wnioskiem, mimo tego, że został przez Urząd Miasta poinformowany o konieczności wystąpienia z takim wnioskiem. W dniu 22 kwietnia Urząd Miasta poinformował Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska, że udzielił, poinformował inwestora, że taka dodatkowa zgoda jest konieczna. Mimo tego do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, co udało nam się ustalić, nie wpłynął wniosek o odstępstwo od zakazu i skutkiem tego taka decyzja oczywiście nie została wydana. Została o tym fakcie, jak przekazuje Urząd Miasta, o tym fakcie została poinformowana policja w dniu wczorajszym. Mimo tego, czego byliśmy świadkiem tuż przed tą konferencją, wycinka wciąż trwa. Jeszcze jedna kwestia, bo to była mowa o ochronie terenów zielonych, tak w rozumieniu mieszkańców, właśnie bardzo często one należą do osób prywatnych. Jak Państwo myślą o docelowym rozwiązaniu tej sprawy, bo na przykład w niektórych miastach jest co roku jakiś fundusz na wykupowanie terenów prywatnych pod kątem właśnie zielonym, a nie tylko drogowym, bo z drugiej strony też jakąś tam nieuczciwością jest zostawianie, że tak powiem, właściciela nieruchomości ze swoim terenem, z którego też nie może jakoś korzystać, a przecież on nie urządzi parku, nie zrobi tu alejek, nie ustawi tu ławek. To prawda, pamiętając, że tu jest teren prywatny i wiele też terenów zielonych, które by się nadawały na zieleń urządzoną dla mieszkańców, to jest w rękach prywatnych. Natomiast miasto ma narzędzia i to nie jedno narzędzie, żeby o te tereny zawalczyć na tym, że w pierwszej kolejności studium i miejscowe plany. Tutaj miejscowego planu nie ma, to była wydawana decyzja o warunkach zabudowy, czyli coś od studium do miejscowych planów, na tym, że mamy wiedzę, ile tych terenów zielonych w mieście jest i gdzie powinny się znaleźć, żeby, nie wiem, w każdej dzielnicy każdy w odpowiedniej odległości miał ten kawałek parku czy skweru, i rozeznanie tematu na tym. Czyli to jest 2016 rok, powstaje strategia rozwoju, a 2017 rok, czyli za chwilę jest wydawana tutaj decyzja warunki zabudowy, to gdzieś brakuje tej refleksji. Tak, ale jak mamy plan, tak. To konsekwencją jest tak czy inaczej wykup. To znaczy ja rozumiem, że tak, natomiast żeby był jakiś fundusz dotyczący wykupu terenu. Tak, znaczy to jest, ja mówię o jednym z narzędziów, czyli w ogóle ustaleniu, gdzie to powiem. Natomiast kolejne kroki, oczywiście, że to nie na zasadzie, żeby właściciel był pokrzywdzony, natomiast w wielu przypadkach to jest możliwość, żeby były zadowolone obie strony. Bo jak jest teren, gdzie faktycznie, nie wiem, tutaj ta możliwość jest wjazdu, zjazdu, czy pojawiła się, tego nie wiem. Ale gdyby nie było, no to wartość terenu jest zupełnie inna dla właściciela. No to po co ma mieć na utrzymaniu coś, z czym no nie może wykorzystać, nie może spieniężyć tego, a ma propozycję od Urzędu Miasta za rozsądne pieniądze, że zostanie to wykupione, no to skorzystałyby obie strony. Tylko tak, to jest kwestia też, żeby mieć Urząd Miasta miał środki na to. No ale skoro ma środki na działania na przykład na rewitalizację Placu Pamięci Narodowej, no to można sobie zadać pytanie, czy nie byłoby lepiej wydane te same fundusze na mini park w takim miejscu, jak tutaj z wieloma dorosłymi drzewami.